Cześć. Święta, święta i po świętach, także jesteśmy już po świętach. A ja dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka vloga Moje 5 minut. Jest już 50. odcinek, także udaje się kontynuować codziennie nagrywanie. Oczywiście nagrywanie modelowania początkowo z event stormingiem, a w chwili obecnej z event modelingiem, czyli biorąc pod uwagę problem space z jednej strony i solution space z drugiej strony, tak? Czyli przechodzimy od problemu do rozwiązania. I tak to już trwa od 50 odcinków. Także zapraszam do kolejnych 5 minut. Oto i board. I tak pomyślałem sobie, że to, co dzisiaj zrobię w pierwszej kolejności, to troszkę przekładam, czyli nie będzie takiego typowego łączenia, być może, jeżeli mi się nie uda w czasie wyrobić takiego łączenia tych modeli, czyli tak elementów poszczególnych, tak, nie modeli. Więc to, co ja chcę teraz zrobić, to rozmieszczę sobie troszkę inaczej te boardy, czyli event storming przeniosę na górę, to jeszcze usuniemy, porobimy kilka porządków. Czy ten event storming jest zablokowany? Przesuwania? Nie, chyba nie jest. Dobrze. Więc przeniosę sobie event storming na górę. Może go troszkę powiększę. Tak, żeby było wiadomo, co po czym następuje. Też tu nie jest potrzebne. Albo sobie zrobimy tu. Czyli mamy event storming od góry i później będziemy mieli modelowanie. Tu jest jeszcze jakiś URL-ek. To też na bok. I te dwa modele. Taka kosmetyczna zmiana. Dobrze. I to, co będę chciał teraz zrobić, to tak jak tutaj połączyć te środki, czyli te zdarzenia środki. Tylko, żeby to zrobić, muszę odpowiednio zaznaczyć. A nie jest to takie proste. Tego nie robię właśnie w Miro. Mogę odznaczyć. Mogę prawdopodobnie odznaczyć. I już przeniosę to ręcznie. Czyli robię taką przestrzeń z lewej strony, żeby doczepić tutaj trochę modeli innego rodzaju. Także oczywiście ktoś mi tu hałasuje. W końcu nie jestem sam. Dobrze. Te linie sobie też tutaj uwidocznię. Czyli takie kosmetyczki. Prace kosmetyczne, tak można nazwać. I teraz sobie przeniosę to, co jest tutaj. Po prostu, żeby mieć cały flow. Kopia. I kopię trzeba włożyć tu. Przed ten model, który tak naprawdę jest tu dla mnie bardzo istotny. Już widać tutaj rozbieżność wielkości, ale to nie jest istotne.
tutaj brakło. Brakuje jednego widoku. Tutaj są pewnie slajsy porobione jeszcze. Ale chyba brakło miejsca. Więc jeszcze sobie przeniosę. Jeżeli mi się uda, przeniosę to do lewej. Tak, żeby było podobnie jak na górze. Tu jeszcze będzie trzeba przesunąć. Jeszcze będzie trzeba przesunąć. Tak, żeby był tak samo jak na górze. Czyli ten slajs wylatuje. Czyli jutro będę kontynuował to, co zacząłem dzisiaj. Czyli uzupełnienie tego modelu i następnie kontynuację. Czyli rozszerzanie, rozbudowa i tak dalej, ale to w przyszłości. Także dzisiaj głównie kosmetyczne zmiany, przestawianie modeli od góry do dołu, tak żeby na górze był problem space, na dole solution space, mamy taki flow od góry po kolei, co się znajduje. I w zasadzie tyle, oprócz tego rozbudowa tego drugiego modelu, w którym są sugestie? Nie, tam jest przerywanie trwania bloków czasowych Pomodoro i jeszcze to trzeba pospinać odpowiednie zdarzenia i będzie można iść dalej. Także dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam jutro do kolejnego vloga na temat modelowania aplikacji Każdy Flow. Dzięki i cześć.